Cześć ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Niektórzy już piszą sztuczny graba on, bo zacząłem nagrywanie, ale jesteśmy na live'ie i zaczyna się wielki dzień, bo oto przed wami, przede mną gra, która przypuszczam zawładnie naszym streamem i pewnie moim kanałem YouTube na najbliższy czas. Mianowicie mowa o Falloutie 4, także no, nie pozostaje nic innego jak tylko przejść do gry. Mam nadzieję, że tutaj te wszystkie ustawienia są ok, wszystko było. Napisy dialogowe niech będą włączone, napisy ogólne też. Mam nadzieję, że wszystko tutaj będzie dobrze chodziło. Jeżeli nie, to będziemy tutaj kombinowali. Będziemy ustawiali, żeby było ok. Dobra, nie będę już gadał. Weźmy nową grę i rozpocznijmy. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Plastic on. Ale co wy gadacie? Co wy gadacie? Zrób kobietę. Nie, nie lubię grać. Nie lubię grać postaciami żeńskimi. Nie, to jest. Nie. Dobra, długo się na razie ładuje. Gramy po polsku, oczywiście po polsku. Słaba grafika 2 na 10. Okej, dobra. Zaczynamy. War never changes. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. No, bardzo przenośny. Then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. War never changes. Niezły początek, naprawdę klimat niezły, naprawdę coś pięknego. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Okej, mamy tworzenie postaci. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hun. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Okej. Czyli tworzymy teraz, znaczy jakoby nie tworzymy naszej postaci, tylko tworzymy chyba naszych rodziców. Tato?
Tworzymy naszych rodziców, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy. No weźmy tego jegomościa. Włosy. Rudy. No dobra. No dobra. Niech będzie, dobra. Czoło. To zostawimy. Oczy. Możemy przekręcać, możemy powiększać i tak dalej. Dobra, niech będzie. Nos. Troszkę to kurde dziwne jest. Dziwne jest sterowanie tutaj tym. Dobra, może tego nie będę zmieniał, ale taki rudy. Taki trochę rudałkę, no dobra. Zaakceptuj. Dobra, okej, okay, powiedzmy niech będzie, jeszcze ewentualnie jakiś zarost. O, dobra, możemy szczękę trochę szerszą dajmy. Okej. Szczęka to było, policzki, twarz. Szczęka, podbródek. Czemu nie mogę zarostu zaznaczyć? Szczęka? Gdzieś tu był zarost. Dobra, niech będzie. Czy możemy teraz wstecz? B, sylwetka jeszcze możemy. Dobra, no oczywiście taki wysportowany, o. Dobra. Trochę tuszy i trochę mięśni, dobra, o tak. Okej. Okay. Dobra, płeć. Hey, my turn, big guy. Okej, okay. Teraz mamuśkę. Aha, jeszcze ewentualnie możemy fryzurę zmienić, ale to jest, tak jak mówię, to jest tylko... To jest tylko... Tworzymy swoich rodziców tutaj. Dobra, już z mamuśką to się nie będę bawił za bardzo, wybiorę tylko którąś z tych. Dobra, niech będzie ta podstawowa. Jest ona. Zmieńmy jej ewentualnie makijaż. Dobra, to zostawimy. Twarz. Zmieńmy jej kolor włosów. Niech będzie jakiś taki blond. Biały, tleniony. Graba, ty robisz siebie, to nie są rodzice. No co ty gadasz? No, nie, tak, nie, tak, mówię ci. Ale mówię ci, to że czat tak mówi, to nie znaczy, że tak jest. Grę zaczynamy na początku tych całych wydarzeń, a potem gramy naszą postacią 200 lat później. A, no dobra, no to ja no. Się wyłączam. Ja będę obserwował, no dobra. Czy to prawda, no. Dobrze. Czy czat będzie obstawiał bet al rodzice albo coś. Dobra, ja jeszcze zrobię tutaj włosy, zmienię. Czyli to jest... Czekajcie. Twarz i styl, okej. Okay. Pompadour to nie jest taka fryzura. Kurde, ale trochę podobny do mnie. W nieładzie. Farmer. Miejski łowca. O, no dobra, no to wygląda podobnie do mnie trochę teraz. Tylko, że ja oczywiście wyglądam lepiej. Prawda? No dobra. Fajnie, dobra, jestem zadowolony. Strasznie dużo czasu mi zajęło robienie tej postaci. Okej, okay, niech będzie. Dobra. No i idziemy, tak? Mamy radyjko. Nie gra. We really need to get those vacation photos developed. Jestem ciekaw, tutaj jest taki śmieszny klimat, bo to jest rok 2070 któryś, 77, a to wszystko wygląda tak, jakby to było przeniesione gdzieś tam z tych dawnych lat. Blast Radius, jaka gra planszowa, Blast Radius. Nie wierzę.
Jest nasz Bobo. Sean. Okej. O, mamy special. Ta książeczka z special. Nie wiem, który możemy kamerę zmienić, może na razie nie możemy. Okej, gazetka. Taki komiks. Grognak. Proszę, jakieś roboty kuchenne, wszystko tu jest. Nora. Wow, look at you. How'd a girl like me ever get so lucky, huh? A mieszkanko ma swój odtwarzacz holota. A dziecko płacze. You know, I was nervous at first. Synchronizacja pionowa, ale wiecie, jak odpalę synchronizację pionową, to zaraz będziecie narzekać, że jest synchronizacja włączona. Zresztą nawet nie wiem, czy tutaj można to zrobić. Bo nigdzie nie widziałem synchronizacji. Nie ma. But Codsworth's really good with Sean. Hmm. Zimowy front z Kanady. Normalnie to przypomina Nuketown z Koda. Akwizytor. On pewnie zobaczycie, że będzie o bunkrze coś, pewnie. Agent Vault-Tec, no jak? Vault-Tec? Nie, dziękuję. Dzień dobry. Isn't it? Just look at that sky out there. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Then I'm glad you caught up with me. Zobaczymy, czy wsadem będę mógł wybierać te opcje. You have no idea. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. A nie mogę. Sounds great. No mogę ten z strzałkami mogę wsadem, nie mogę, szkoda. Now you're already cleared for entrance in the unforeseen event of atomic annihilation. Okay. I just need to verify some information. That's all. No dobrze. Sarkazm. I can't wait for the world to end. That's the spirit. Now, let's see. Okej, okay, czyli tu wybieramy teraz nasze umiejętności. Dobrze, na pewno weźmiemy trochę siły. Weźmiemy trochę percepcji, wytrzymałości. Charyzmę będę miał. O kurde, ale tu trzeba uważać. Dobra. Weźmy inteligencję na 6. Szczęście na 3. Charyzmę na 4. To wpływa na liczbę zdobywanych punktów doświadczenia, więc to jest całkiem istotne. To jest całkiem istotne. Wytrzymałość, siła. Siły też troszeczkę musi być. I teraz dajmy percepcję może.
Czy tak będzie ok? Taka przeciętna postać, troszeczkę pod inteligencję. Percepcja. Fajne te dźwięki są. No dobra. Imię. Graba. Ok. 4 siły, 5 percepcji, 4 wytrzymałości, 4 charyzmy, 5 inteligencji, 4 zwinności. Może nawet zabrać te szczęście jeszcze, a dać w percepcję jeszcze jeden punkt. Okej, zróbmy tak. Niech będzie. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Okay. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. O, dopiero co usiadłem, już beczy. Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. To jaki ma silniczek? You heard Codsworth. Go on. To się nasiedziałem. Się nasiedziałem. Co niemiara. O, chodź mały. How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Hey, how's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Yeah, sounds like fun. Sir, mom, you should come and see this. Sean jest murzynem, no. Followed by yes. Followed by flashes, blinding flashes, sounds of explosions. We're trying to get confirmation. No, będzie wojna. To have lost contact with our affiliate stations. We do, oh, we no. do have, we do have coming in. That's confirmed reports. Fuck, v Nowym Jorku. Reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. Oh my God. We need to get to the vault. Now! I've got Sean. Let's go. Residents of Sanctuary Hills, if you are registered, evacuate to Vault 111 immediately. Dobrze, podpisaliśmy te papiery. Ja pierdykam. O kurde. If you're in the program, step forward. Otherwise, return home. Hun. Just a little farther. Not in the program. Are you? We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Thank you. Kurde. Good luck, ma'am. You two, follow me. Come on. Yo, what's gonna happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can. Now keep moving. Ja pierdykam. Jest klimat niesamowity. Step on the platform, in the center. Idziemy. Dzień dobry. Almost widzę, że Rudy wpuszczają. I love you. Both of you. We love you too. Wow. Oh fuck. Hold on. Wow. Ja pierdzielę. Oh my goodness.
Nieźle. Ale nieźle. We did it. We made it. We're okay. Everyone, please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. To trochę mało tych osób, kurde, z całej tej wioski. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. Hey, hon. If we left a minute later... It's gonna be okay, right? No, no. We don't. Don't get caught up thinking about that. You're safe now. Everyone, just head up these stairs and through the door there. No, pierwsze. No chodź, chodź, kurde. A tu jest trochę już ludzi, okej. Ja pierdyka. You'll need your suits before we can take you further. Take a vault suit, then head down the hall. Oddał? Okay. Thanks. Welcome to Vault 1. What now? Just follow the doctor here. Right, he'll show you where to go. All right, you three. Follow me. Za kim? See? A tutaj. This is our new home. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. Take a seat. Ja pierdykam. It's gone. One vault suit. Our home. Everything we had. My mother and father down in D.C. How long do you think we'll be down here? I know. Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get through first. The vault suit is designed to be fashionable as well as comfortable. Teraz mi się kojarzy Fallout Shelter. Such a lovely family you have. I hope you'll see this as your new home. Just step in here and put your vault suit on. Sean's acting up. The pod will decontaminate and depressurize you before we head deeper in the vault. Just relax. Time for a whole new life. A, czy to może my będziemy, ale... Ale będziemy ten... Spali tutaj długo, może oni nas zahibernują. Tak, no jak? Kurde. Okej, okay, czyli robiliśmy siebie, ale rzeczywiście, bo ja miałem informację, że gramy kimś 200 lat później, więc to jesteśmy my, tylko że po prostu po jakiejś hibernacji, okej. Okay. I to ma sens. Myślałem, że to jakiś nasz potomek będzie. Sen kryogeniczny. No to jest ciekawe, że od razu ludzi jakby zamrażają, tak? Że od razu ludzi gdzieś tam wybudzają dopiero po iluś tam latach. Hmm. This is the one. Here. Open it. I znowu ten. Ja pierdykam.
No to nie było to jakieś super przebudzenie. Powrót z przeszłości, rozpoczęliśmy, okej. Okay. Jesteśmy. Come on! There has to be a release! To tylko ja to przeżyłem z tych wszystkich tych? Why would Vault-Tec do this? Can't be the only one left. Hello? Anyone? Come on, come on, come on! Oh god! I'll find who did this, and I'll get Sean back. Zabrałem obrączkę. To nic nie działa. Terminal. Witamy w terminalu RoboCo KO Industries. Układ. Sterowanie OK. Podtrzymywanie życia wyłączone. Stan pacjentów pusta. Pani Callahan, to my jesteśmy. Nie żyje. Uduszenie spowodowane awarią systemu podtrzymywania życia. A chyba, że to nie my byliśmy. Nora i Sean. Nieznany. Ale to ona nie żyje, nie? No zobaczyłem, że te same nazwiska, myślałem, że to my. Uduszenie. Oni się udusili, kurde, przez awarię systemu. O kurde. Nieźle się zaczyna. Mamy wściekłe pięści. Bierzemy od razu wszystko. Exit zone. Chyba nic nie ma, nie? Wow. O, pałka ochroniarska. O, zmieniliśmy kamerę, okej. Okay. Ale chyba będziemy grali z pierwszej. Terminal bezpieczeństwa. Instrukcja dla ochrony. O kurde, krypta 111 powstała w celu zbadania długofalowych skutków stanu hibernacji na nieświadomych obiektach ludzkich. Obowiązkiem personelu ochrony jest utrzymywanie bezpieczeństwa obiektu i monitorowanie działalności personelu naukowego. Pod żadnym pozorem nie wolno odstępować od wyznaczonych obowiązków. Niesubordynacja lub utrudnienie działalności krypty podlegają karze śmierci. Przyjmowanie mieszkańców. Obowiązki personelu. Włączyłem to. Koniec kryzysu, ewakuacja. Sygnał do wyjścia. Poziom promieniowania, wrogie inwazje, dodatkowe akty agresji. Po otrzymaniu zalecenia personel Vault-Tec może dokonać ewakuacji pod warunkiem otrzymania zgody nadzorcy. Okres obowiązkowego schronienia. To jest przydział krótkoterminowy. (Śmiech)
Okres kwarantanny 180 dni. Okej. Zobaczmy jeszcze logi ochrony. 23 października. Grudnia. Mało jedzenia. Okej. Kwiecień. Główne wrota uległy awarii. Tunel ewakuacyjny. Oni chcą się zbuntować, kurde. Ostatni wpis. Czyli oni tutaj zrobili, właściwie wywołali bunt i chcieli, kurczę, uciec. O, steampunk, bardzo ładnie. Tutaj nic nie ma. Nic tu chyba nie mamy, dobra. Mamy pałkę. Dobra. Giant roaches. Wielkie karaluchy. Coś tu znajdziemy? Tak, patrzę, co tutaj jeszcze możemy przeszukiwać, bo to trzeba też wiedzieć, czego szukać. Płytę grzebczą weźmiemy, kurde, zawsze się przyda. Lodówka jest pusta. Terminal. Memo nadzorcy. Terminal rekreacyjny. Rekordy. Otwórz taśmę. No co ty gadasz? No serio? Taki trochę Donkey Kong. Dobra, okej. Wychodzimy. Terminal rekreacyjny, no nie wierzę. Z grą. Nie będziemy pili tej wody. O, dobra. To może jednak nie będziemy szli. O. Okay. Dobra, na razie nie korzystamy z systemu VATS. O, fuck. What happened here? Where is everyone? Is this all that's left? Jest za ciężki, żeby podnieść. Tylko czy oni serio zrobili tak, że po prostu wyłączyli te wszystkie kapsuły, wszystkich zabili, żeby... Lewym altem mam potężny atak. Dobra. Radrakany giną. Bardzo dobrze. Czy to jest nadzorca? Is anyone alive? Did anyone get out?
Terminal nadzorcy, tak. Nie wiem, czy na razie będę korzystał z tej broni. Zobaczmy, co tu się stało. Instrukcja dla nadzorcy. No to już tego nie będziemy czytać. Kriolator. Okej. Przyjmowanie mieszkańców. No tutaj raczej wiadomo, to jest wszystko to, co było. Otworzyłem tunel. Jest już otwarty. Prosimy przypomnieć wszystkim pracownikom konieczność zachowania dyscypliny. Okej. Zobaczmy jeszcze dziennik nadzorcy. Przygotowania. Uszkodzenie systemu. Palpitacji serca. To chyba my byliśmy w tej kapsule, tak mi się wydaje, i wtedy widzieliśmy, jak zabili. Nie wysłano nam jeszcze sygnału wyjścia. Jak ja mam kontynuować tutaj te czytanie, kiedy to nie jest wszystko? Bunt. No dobra. Mam jeszcze jedną broń. Coming back later for you. Wow, ładne. Tu wrócimy. Mamy zapalniczkę. Śmiesznie ten inwentory teraz wygląda, tak jak tutaj to wyjmujemy. Tak prościutko dość. Mamy naboje. Steampack, super. Bardzo ładny prysznic. To wziąłem? Chyba wziąłem, dobrze. Bardzo trudne do otwarcia. Spinka. O, czy teraz będziemy mogli otworzyć ten zamek? Ja sobie zapiszę grę. Lock's really strong. A, zbyt skomplikowany, dobra. Nie mam jeszcze takiego otwierania zamków. Dobra, wiecie co? Strzelmy sobie, tak żeby strzelić. Pięknie. Wow. Okej, mamy celowanie. Dobra. Kurde, to się... Ciach. Aha, i ten wskaźnik krytyczny mi się jakby ładuje. Okej. Wskaźnik krytyczny mi się ładuje i kiedy osiągniemy jakiś tam poziom, to wtedy możemy zaatakować krytycznie, spoko. W sumie zobaczymy, na tych łatwiejszych przeciwników to chyba nie ma sensu Watsa używać, dopiero na tych trudniejszych się bawimy. Zauważono. Dobra, mnie trochę zatruwa. Aha, to możemy atak wręcz wykonać, dobra. Tu jest to wyjście. Okej. Am I the only one left? O! Mam Pip-Boya. No kurde, trochę stracił łapę. Antyrat, wykaz profitów. To nic tu na razie nie mamy. A, jak fajnie. Kieszonkowiec, żelazna pięść. Okej, czyli to są nasze perki, tak? Chociaż wydaje się, że tego jest trochę niedużo.
Brzuch załowiu, Vance. Poszukiwacz skarbów. O, krwawa jatka. To oczywiście jest super. No dobra. Mamy tutaj te rzeczy. Ekwipunek mamy. Ubiór, też wszystko jasne. Wiecie co, może zdejmę. Jestem ciekaw, ta obrączka pewnie będzie miała jakieś znaczenie. Na razie ją zdejmę. Już w sumie nie mam żony. Dane. Wejdź skrypty, okej. Warsztaty, statystyki, mapa, radio. Nie ma chyba żadnego radia, dobra. Sprawdźmy jeszcze, czy tutaj czegoś nie będzie. A nie, dobra. Te drzwi się po prostu otworzyły chyba. Dobra, to jedziemy na górę. Wychodzimy. Aha, można przewinąć. Okej, to jak można przewinąć, to spoko. Myślałem, że nie można tego przewijać. Jest klimat. Ale mnie rezi. Była lampa. Spadajmy stąd. To jeszcze pewnie będziemy mogli wrócić. Możemy zmienić wygląd, atrybuty zmienić. Opuśćmy kryptę. Jak trochę strollowali. No dobrze. Mam prawie połowę pierwszego poziomu. Niemal każda krypta powstała po to, aby Vault Tech mógł przeprowadzać tajne eksperymenty społeczne. Nieźle. Radio klasyka. No dobra, wyszliśmy. Okej. Zniszczony krajobraz. No dobrze. Ja tutaj, ludziska, zatrzymam nagrywanie, bo już i tak dość sporo mamy za sobą. Także no to jest początek naszej przygody z Falloutem. Zapowiada się nieźle, zapowiada się naprawdę fajnie. Wiadomo, że graficznie może to się nie prezentuje jakoś super, mega świetnie, aczkolwiek liczy się tutaj na pewno klimat, liczy się fabuła i liczy się to, że to jest kolejny Fallout. Także myślę, że na tym pierwszy odcinek możemy zakończyć.